Gospodarka Rzeczpospolitej w XVI wieku. Dzięki temu, że Polska odzyskała w drugiej połowie XV wieku dostęp do Morza Bałtyckiego, przypomnę, w 1466 roku zakończyła się wojna trzynastoletnia, dzięki której, czy wskutek której pokonaliśmy państwo krzyżackie i odzyskaliśmy dostęp właśnie do morza. Dzięki temu wydarzeniu Polska mogła na nowo handlować drogą morską z wieloma państwami. Tym głównym miastem, które handlowało, był Gdańsk, ale wiele innych miast położonych nad rzekami również korzystało na tym handlu, dlatego że siecią rzeczną spławiano towary do Gdańska i sprzedawano dalej, więc w XVI wieku takie miasta właśnie jak Kraków, jak Lwów, jak Poznań, Toruń, Gdańsk, te miasta na pewno przeżywały rozkwit, zwiększyła się liczba ich mieszkańców i zwiększyło się bogactwo ich mieszkańców. Gdańsk tutaj był wyjątkowy, ponieważ jak już wspomniałem, to właśnie tutaj odbywał się w większości nasz handel zagraniczny. Około 80% handlu polskiego zagranicznego odbywało się właśnie w Gdańsku. Gdańsk w związku z tym był bardzo bogatym miastem. Mieszczanie gdańscy należeli do tutaj elity w naszym kraju pod tym względem. Po prawej stronie widzimy apoteozę Gdańska jako miasta szczęśliwego, bogatego, takiego europejskiego, powiedzielibyśmy dzisiaj. Po lewej stronie widzimy, dlaczego ten Gdańsk był taki bogaty. Widzimy, jak odbywa się handel morski tutaj nad zalewem w Gdańsku. Towar jest rozładowywany. Widzimy tutaj w tle też Żurow. Jest to dźwig słynny właśnie gdański. Towar jest przeliczany, dzielony na mniejsze części i od razu trafia w ręce kupców. Gdańsk, przypomnijmy sobie, ma zabudowę taką jak miasta lokowane na prawie lubeckim, czyli jest tutaj sieć ulic, ale nie widzimy tutaj rynku. Zamiast rynku mamy jedną długą ulicę, która w Gdańsku nazywa się Długi Targ, i ta ulica pełni rolę taką jak w innych miastach lokowanych na prawie magdeburskim, jaką pełnił ratusz. Ten ratusz stoi w Gdańsku właśnie przy Długim Targu. Obok ratusza mamy dwór Artusa, a przed dworem Artusa jeden z symboli Gdańska, pomnik Neptuna. Jeszcze możemy sobie tutaj zobaczyć właśnie, gdzie jest lokowany Żuraw. I widzimy, że bezpośrednio przy kanale wodnym mamy właśnie tutaj dostęp do ulic, na których odbywały się targi, odbywała się sprzedaż tych towarów. Warto zwrócić uwagę jeszcze na obiekt nazywany Żurawiem, czyli dźwig słynny portowy gdański. Jak widzimy, służył do załadunku głównie piwa, rozładunku i balastu. Mechanizm bardzo przemyślnie sporządzony, napędzany siłą ludzkich mięśni. Ale przede wszystkim Gdańsk słynął z tego, że tam sprzedawano za granicę zboże. Po odkryciach geograficznych zachodnia Europa zaczęła kupować więcej zboża ze strony wschodniej Europy, między innymi z Polski. I tutaj widzimy, patrząc na te dane, jak ten wywóz zboża przez Gdańsk wzrasta w poszczególnych latach, i widzimy, że apogeum tego handlu to jest początek już kolejnego stulecia, XVII stulecia, ale sukcesywnie w XVI wieku ten handel rósł. Dlatego też mówi się, czy raczej wtedy się mówiło, że Polska jest spichlerzem Europy, bo Polska dostarczała ogromne ilości zboża Europie Zachodniej. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce było bardzo wiele ziem, które nadawały się pod uprawę, i w Polsce szlachta miała duże możliwości produkcji rolnej, dlatego że miała specjalne prawa, po prostu miała władzę nad
chłopami, którzy to zboże uprawiali. No właśnie, a takie gospodarstwo szlacheckie w ówczesnym wieku XVI nazywało się folwarkiem, i tu widzimy przykłady takich folwarków szlacheckich oraz spichlerza, gdzie przechowywano zboże. Taki folwark to była rezydencja szlachcica, a obok tego folwarku znajdowały się należące do niego pola. I tutaj widzimy oznaczone jedynkami grunty folwarczne, czyli teren, który należał do właściciela folwarku. Tutaj widzimy, gdzieś jest zlokowany ten dom właściwy szlachcica i dookoła pola folwarczne. Szlachta, dzięki temu, że miała przywileje, mogła tymi chłopami dysponować. W XVI wieku zamieniono czynsz chłopom na pańszczyznę. Co to znaczy? To znaczy, że chłopi nie musieli już płacić czynszu, zamiast tego pracowali od jednego do kilku nawet dni w tygodniu za darmo na właśnie polu należącym do folwarku, czyli do szlachcica. I to taka praca, za którą nie otrzymywali pieniędzy, taka praca przymusowa nazywana była pańszczyzną. To sprawiało, że chłopi coraz bardziej ubożeli, a szlachta coraz bardziej się bogaciła. A jak wyglądało życie codzienne chłopa? Chłop mieszkał w takim zabudowaniu, jak tutaj widzimy, w takiej chacie, która była zwykle z drewna, pokryta strzechą. Zazwyczaj na stołach chłopskich pojawiał się chleb, kasza, groch, kapusta i ryby. To były główne składniki jadłospisu chłopa z XVI wieku. Nieco bardziej bogaci mogli sobie pozwolić jeszcze na popicie tego wszystkiego winem albo piwem. Herbaty oczywiście wtedy w Polsce nie pito, kawy tym bardziej. A tutaj zadanie dla ciebie. Przyjrzyj się rycinom przedstawiającym czynności, jakie wówczas chłopi wykonywali, i spróbuj określić te czynności. Co tutaj jest zaprezentowane? Jakie czynności są na tych rycinach zaprezentowane? Możesz sobie zapauzować, żeby dać sobie więcej czasu.